Małgosia wybrała się na zakupy, aby znaleźć prezent dla wnuczka. Zabrała też syna. No dobra, ale jakieś samochody, jakaś koparka, coś do wody? Jak chcesz coś kupić, to myślę właśnie jakąś zabawkę, czy coś takiego do piasku, bo to będzie dla niego miało jakby większą użyteczność, większy sens. Pomysł jest, tylko gdzie znaleźć sklep z takimi zabawkami. Ale tak serio, to ja tutaj nie widzę nic. Nie no, błagam, żeby nie było żadnego sklepu z zabawkami. Po prostu... Miało być łatwo, a wcale się na to nie zanosi. No aż mi się nie chce uwierzyć, nie wierzę po prostu w to, że jesteśmy w Turcji i nie ma takich bazarków, takich straganików, takich wiesz. Myślę, że zaraz coś znajdziemy, tylko jak chcesz mu kupić, to możemy zrobić tak, że kupisz mu jedną zabawkę, żeby też wiesz, nie kupować trzech albo pięciu, bo ono rzuci to w kąt. Absolutnie się nie chcę z wami kłócić, absolutnie. Ale? Ale babcia zobaczy, co jest ekstra dla wnusia. Nie może być inaczej. O, patrz, chyba jakiś bazar wyszliśmy. Jest bazar, jest taneczny krok. No są tu jakieś samochody, ale szczerze to jest... Nie, no to są buble. No, nie, szczerze to wszystko jest takie, jest złamane, widzę. Nie, no to po prostu nie kupujmy takiego badziewia. Idziemy, szukamy sklepu, gdzie możemy kupić, kurczę, normalną zabawkę. Czy to takie trudne litości? Nie, ten to ciężki. Dinozaury, nie. No ręce opadają. O, tu są jakieś zabawki. Dobra. O Jezu, jest! Światełko w tunelu? Ale ten już jest jakiś... What is it, second hand or what? And it's broke already. Klamka zapadła. Odpowiednie zabawki dla wnuka w Turcji nie istnieją. No. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.